Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zanim sobie przejdziemy do odsłuchania naszego drogiego pastora Majka, to dwa słowa odnośnie tutaj jeszcze wpisów pana Bonaventury, który no, rzekomo odpowiedział na trzeci rozdział pierwszego listu świętego Jana, w którym święty Jan definiuje, że kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy tak, jak on jest sprawiedliwy. Protestanci głoszą, że sprawiedliwym się staje jednorazowo, jak się tam klepnie tą formułkę, która ubłogosławia i uświęca i tak dalej, tak? Natomiast święty Jan definiuje sprawiedliwego jako ten, kto postępuje sprawiedliwie, czyli trzeba, a postępowanie to jest uczynkowość, tak? To jest zapełnianie i zachowywanie pewnych norm, prawa, tak, prawa dekalogu. Tak, i następnie w liście świętego Jakuba czytamy, że będzie to sąd nieubłagany dla tego, kto nie czynił miłosierdzia, albowiem miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem, tak? No i pan Bonaventura już tutaj się rozpisał, że on już udzielił na to fragmenty odpowiedzi. A jaka to jest odpowiedź? No, że prawdziwa wiara przynosi owoce uczynków, tak? I zobacz, panie Bonaventura, jeżeli prawdziwa wiara przynosi uczynki, to znaczy, że jest sama, czy nie? Zastanów się. Proste, logiczne pytanie. Jeżeli głosicie sola fide, to powinniście być konsekwentni, powinniście mówić, że tylko wiara, żadne uczynki, nic. A jeżeli wy mówicie, że wiara przynosi uczynki, to znaczy, że ta wiara jest tylko wiara, czy wiara i uczynki? Tak? Jeżeli sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, to spełnianie uczynków jest konieczne, by być sprawiedliwym, czy nie jest konieczne? Jeżeli miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem, to znaczy, że uczynki miłosierdzia są konieczne, kiedy staniemy przed Bogiem, czy nie są konieczne? A jeżeli są konieczne i piszesz, że prawdziwa wiara przynosi dobre uczynki, to czemu wcześniej, jak czytaliśmy, piszesz, że to są brudne podpaski i że to też jest owoc łaski? Czytaliśmy ten twój mądry wpis. Panie Bonaventura, ty się weź zastanów, zacznij się zastanawiać nad tym wpierw, by się zastanowić nad tym, co bredzisz. Ja ci nie mówię od razu, zastanów się nad tym, co bredzisz, bo to już to w takiej pozycji, w jakiej ty tutaj startujesz, to jest za wysoka półka dla ciebie, żeby się zastanowić nad tym, że bredzisz. Dlatego schodzimy niżej. Zastanów się, pomyśl nad tym, by pomyśleć o tym, że bredzisz. Tak? I że cały protestantyzm przez 5 wieków jest sprzeczny sam w sobie, bo jedno próbuje udowodnić, zaprzeczając sobie samym. Głosi sola fide bez uczynków, ale jak się ich przyciśnie, no tak, no wiara wydaje uczynki. A więc nie ma sola fide i wy sami to mówicie, wbrew temu, co głosicie, wbrew temu, co ty wypisujesz, wbrew temu, co głosisz. Nie potrafisz się wyjaśnić w komentarzach? Zrób nagranie, weź te dwa fragmenty na tapetę i zrób nagranie, posłuchamy sobie, tak? Ewidentnie z tych fragmentów wychodzi, a nieutracalnie zbawiony tylko z wiary. Jak taki stanie bez uczynków na sądzie, to też odniesie tryumf nad sądem? Nieutracalnie zbawiony przez sola fide? Święty Jakub nie daje miejsca na sola fide. I Chrystus też. Jeżeli na sądzie odniesie zwycięstwo miłosierdzie, to znaczy, że konieczne jest spełnianie uczynków miłosierdzia, żeby wejść do nieba. A nie sola fide. Dobrze, moi drodzy, wracamy sobie do naszego pastora Majka. No od tego momentu, prawda, że cośmy tam wczoraj słuchali. On tutaj mówi, że tylko Pismo Święte jest natchnione. On mówi, to co żeśmy słuchali wczoraj, nie? Tam nie jest napisane, że tylko Pismo Święte jest natchnione. Tylko całe Pismo Święte, a całe Pismo Święte, że jest natchnione, to nie wyklucza faktu, że jest też tradycja, o której pisze święty Paweł i z fragmentem Hebrajczyków 6:1-3 sobie nie radzicie, a jednoznacznie
wskazuje na istnienie tradycji, bo nie potraficie biblijnie wykazać nauki biblijnej o nakładaniu rąk, o pokucie za uczynki martwe i o chrztach. Bo tego nie ma. A skoro nie ma, to znaczy, że Słowo Boże, Pismo Święte nakierunkowuje nas na istnienie tradycji. Do wychowywania w sprawiedliwości. Zwróć baczną uwagę na strofowanie i poprawianie. To jest ostateczny sąd apelacyjny. Patrzymy na nauczanie każdego człowieka przez pryzmat Pisma Świętego. Jeśli jest zgodne z Pismem, przyjmujemy je. Jeśli nie, odrzucamy. Widzimy również Dzieje Apostolskie 17:11, kiedy Paweł głosił w synagogach w Berei. Ludzie sprawdzali prawdziwość nauczania apostołów, codziennie badając Pismo Święte. Pismo Święte ma istotnie autorytet nad każdym człowiekiem. Oczywiście, że Pismo Święte ma autorytet nad każdym człowiekiem. I Kościół tego nie neguje. Kościół tego nie neguje. Kościół wierzy, że Pismo Święte jest natchnione, że jest najwyższym autorytetem. Razem z tradycją. Na równi. Jeżeli już tak jesteśmy o sprawiedliwości, prawda, no to w tymże samym liście, drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 22, święty Paweł pisze do Tymoteusza: uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość. Jak to protestant ma zabiegać o sprawiedliwość, skoro już jest nieutracalnie zbawiony, jak się tam ubłogosławi przez formułkę? To święty Paweł nie wie, że o sprawiedliwość się nie zabiega, że to jest za darmo, raz na zawsze dane, już nieutracalnie? No, zabiegać o sprawiedliwość mamy. Dobrze. To tak na marginesie, jak już tutaj cytuję tutaj pastor drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, no to parę wersetów wcześniej jest o tym, że o sprawiedliwość trzeba zabiegać, tak samo jak i o świętość mamy się starać i zabiegać o zbawienie. Jest to, można powiedzieć, równoznaczne. Zabiegaj o sprawiedliwość i z drżeniem i bojaźnią zabiegajcie o wasze zbawienie, tak? Filipian, bo nie można być zbawionym, nie zabiegając o sprawiedliwość, a nie zabiegając o zbawienie, nie można być sprawiedliwym. Więc święty Paweł tutaj innymi słowy mówi: zabiegaj o zbawienie. Tak, bo nie można być zbawionym, nie zabiegając o sprawiedliwość. No, ale widać, święty Paweł nie zna pięciu sola, nie zna protestantyzmu, nie zna i Bogu dzięki, że nie znał tych herezji. Pismo Święte ma istotnie autorytet nad każdym człowiekiem. Było ono autorytetem Lutra. Jestem pewien, że pamiętacie jego słynny cytat. Nie mogę poddać swojej wiary ani papieżowi, ani soborom, ponieważ jest jasne jak słońce, że często błądzili i zaprzeczali sobie nawzajem. No w czym? A jednak widzicie, święty Paweł poddał swoją wiarę Piotrowi. Skonfrontował się z Piotrem. Dwa razy był w Jeruzalem. Pierwszy i drugi rozdział listy do Galatów. I przedstawiał im Ewangelię. I co? A Luter odrzucił naukę Kościoła. Dopóki zatem nie zostanę przekonany przez świadectwo Pisma Świętego, nie mogę i nie chcę się wycofać. Tak stoję, inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. To również musi być nasz najwyższy autorytet. Musimy stać na autorytecie Słowa Bożego i nie możemy dać się porwać każdemu wiatrowi doktryny. Właśnie, Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo Boże. Dobrze, ale w jakiej wersji? I tutaj należy wspomnieć o tym, co pisze święty Piotr. W drugim liście. Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Są w nich pewne rzeczy trudne, których ludzie niedouczeni i niedoświadczeni tłumaczą ku własnej swej zgubie. A więc Słowo Boże ma autorytet. Owszem, ma moc zbawczą,
pod warunkiem, że jest tłumaczone ku zbawieniu, wyjaśniane ku zbawieniu, a nie ku zgubie. Tak? Więc właśnie Słowo Boże, żeby miało moc zbawczą, musi być zrozumiane zgodnie z zamysłem Bożym. Dlatego Bóg przez Kościół objawia swą mądrość zgodnie z zamysłem swej woli. Tak? Kto was słucha, mnie słucha. A nie, że Bóg dał Pismo Święte i rób ta, co chce, ta myśl ta, co chce, ta, nie? Nie. Dał nam Pismo Święte, abyśmy myśleli tylko w jeden sposób, a nie na 50 tysięcy. W jeden sposób, w sposób boski. W taki sposób, w jaki Bóg chce, byśmy myśleli. I Bóg zadbał o to przez Kościół, ściślej mówiąc przez Urząd Nauczycielski Kościoła, który ma władzę ku zbudowaniu, a nie przez jakichś garażowych myślicieli. Rzymskie odrzucenie sola scriptura istnieje do dziś. W rzeczywistości katechizm Kościoła katolickiego opiera się na poprzednich soborach. Czytamy w paragrafie 95. Święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem przyczyniają się skutecznie do zbawienia duszy. Tak, dokładnie. Bo jest Pismo Święte, tradycja, Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli filary. Tak? Widzimy w liście do Galatów Jakub, Piotr i Jan. Uważanie za filary, z którymi konfrontuje się święty Paweł, którzy wyjaśniają Słowo Boże. Słowo Boże i tradycja jako objawienie Boże i Urząd Nauczycielski Kościoła ustanowiony przez Boga. I o Urzędzie Nauczyciela pisze w 12 rozdziale święty Paweł, o Urzędzie Apostoła pisze w 1 rozdziale Listu do Rzymian, tak? A więc jest objawienie składające się ze Słowa Bożego i z tradycji i Urząd Nauczyciela, który jest Urząd Nauczycielski, tak? Który jest na niezawodną wykładnią nauki. To Urząd Nauczycielski jest niezawodną wykładnią nauki, a niezawodna wykładnia nauki, o jakiej pisze święty Paweł, to znaczy, że ta nauka, że ta wykładnia jest nieomylna. Dlatego wpływ na zbawienie ma Pismo Święte i tradycja jako objawienie Boże, tak? Ale Urząd Nauczycielski Kościoła, idźcie i nauczajcie, jest konieczny po to, aby to objawienie Boże było w sposób właściwy zrozumiane. W taki sposób, aby było ono ku zbawieniu, a nie ku zatraceniu. I nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, że sami czytają Pismo Święte i wymyślają, co chcą. Berejczycy sprawdzali to, co głosi święty Paweł. Berejczycy najpierw słuchali. A to, że czytali Pismo Święte, to nie świadczy o tym, że byli sekciarzami, którzy brali Pismo Święte i nie słuchając nikogo, wymyślali sobie bzdury, tak jak wy to robicie. Wy nie słuchacie nikogo, przynajmniej tak głosicie. Tylko Chrystus, po co nam jakieś... Chrystus nas uczy, tak? Duch Święty nas uczy, tak? Nie, Berejczycy nie wychodzili z takiego założenia. Berejczycy najpierw słuchali. A wy kogo słuchacie? Nikogo nie słuchacie. O, Chrystusa słuchamy. No dobrze, ale Berejczycy słuchali świętego Pawła. Och, święty Paweł to nie Chrystus. Przestańcie grać z tymi Berejczykami, bo tyle rozumiecie, że kot więcej napłacze. Przyczyniają
się skutecznie do zbawienia dusz. Widzicie, że to są trzy autorytety Rzymu. Samo Pismo Święte nie jest ich jedynym autorytetem. Zobaczmy. Które składa się ze wszystkich biskupów Kościoła, a także ich święta tradycja, która, nawiasem mówiąc, ewoluowała przez ostatnie 16 stuleci. Zobaczmy. Zwróćmy uwagę na to, co pisze święty Paweł do Tymoteusza, na wskazówkę. Bo tutaj podważają protestanty nasze i pastor zbawcze działanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, tak? Bo Pismo Święte, tradycja i Urząd Nauczycielski Kościoła służą ku zbawieniu, tak? Jak głosi katechizm. Zobaczmy tutaj jedną rzecz. Pierwszy list Tymoteusza 4:16. Uważaj na siebie i na naukę. Tak? Trwaj w nich. To bowiem czyniąc, siebie samego zbawisz, uwaga, i tych, którzy cię słuchają. Zobaczmy tu, moi drodzy, szalenie istotny element tutaj, który wysadza w kosmiczne rowy te głupoty, które głosi pastor Majk i cały protestantyzm. Od czego święty Paweł uzależnia tutaj zbawienie słuchaczy? Tych, którzy słuchają świętego Tymoteusza. Od sola fide? Od sola scriptura? Nie. Tak bowiem zbawisz i siebie, ale uwaga, i tych, którzy cię słuchają. Zobaczmy, zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. Tymoteusz ma zbawiać? Tymoteusz ma zbawiać? Zbawisz siebie i tych, którzy cię słuchają. W jaki sposób? Tymoteusz przez trwanie w nauce, a słuchacze przez słuchanie tej prawdy, tej nauki, w której trwa Tymoteusz, tej prawdy i nauki, którą Tymoteusz otrzymał od Pawła. A więc widzicie, jaka jest droga zbawienia? Urząd Nauczycielski Kościoła, tak? Który głosi prawdę, jeżeli go słuchamy, będziemy zbawieni. Co prawda tu nie ma urzędzie nauczycielskim Kościoła, bo święty Paweł pisze do Tymoteusza, ale zwróćmy uwagę na najistotniejszy mechanizm tutaj. Zbawisz siebie i tych, którzy cię słuchają. Zbawienie jest przez słuchanie, a nie czytanie sola scriptura i wymyślanie bzdur. Tak? A więc urząd nauczycielski Kościoła i kapłan czy biskup, który głosi prawdziwą naukę Chrystusa, jest nosicielem zbawienia. Jest nosicielem zbawczej nauki. Tak? Przynosi nam zbawczą naukę, dzięki której możemy być zbawieni. Protestantom kto taką naukę przynosi? Pastor, który może się mylić? Sam sobie wymyślają? No nie. Protestantyzm jest kompletnie nawet bezdroża. To jest A1 autostrada. Protestanci są poza wszelkimi bezdrożami. Tkwią w bagnach. Kłamstwa, zakłamania, sprzeczności. Wysłuchajmy sobie jeszcze raz tego, co cytuję z katechizmu pastor Mike. Istnieje do dziś. W rzeczywistości katechizm Kościoła katolickiego opiera się na poprzednich soborach. Czytamy w paragrafie 95. Święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. Tak. I tutaj mamy
odbicie tej prawdy u świętego Pawła do Tymoteusza. Tak zbawisz siebie i tych, którzy cię słuchają. A więc jeżeli my słuchamy urzędu nauczycielskiego Kościoła, będziemy zbawieni. Jeżeli go słuchamy w sprawach wiary i moralności w jego oficjalnej doktrynie, nie mówię o poszczególnych kardynałach, biskupach, księżach, którzy mogą odpalać wałki i je odpalają, jakieś herezje, ale mówię o oficjalnej nauce w sprawach wiary i moralności doktryny. Ona istnieje, nawet jeżeli tam w połowie Watykanu ją przeczą, to nie znaczy, że jej nie ma, ona jest. I słuchając tej nauki, nie kardynała heretyka, ale oficjalnej nauki Kościoła, będziemy zbawieni. Dobra, jeszcze z minutę. O, to już 21. Dobra. To pozdrawiam, życzę miłego weekendu.